Nazywam się Michał Kocjan, pochodzę z Olkusza. Pracuję jako organista, aktualnie gram w Olkuszu oraz na Olewinie. Swoją przygodę z organami zacząłem w wieku 14 lat. Było to w gimnazjum, kiedy uczęszczałem na zespół wokalno-instrumentalny, który funkcjonował przy szkole. I zadaniem zespołu była oprawa muzyczna mszy świętej w bazylice raz w miesiącu. No i przy okazji tej oprawy tak zainspirowałem się grą tamtejszego organisty. No i pomyślałem sobie, że warto by było spróbować również swoich sił. A będąc po szkole muzycznej, miałem konkretny warsztat. No więc na samym początku, w wolnych chwilach, wyciągałem instrument, składałem akordy, potem te akordy łączyłem i z czasem powstawały jakieś najprostsze harmonizacje prostych melodyjek, które przerodziły się potem w proste harmonizacje pieśni kościelnych. Szczerze mówiąc, będąc w szkole muzycznej pierwszego stopnia, nie byłem w ogóle świadom, że 10 lat po skończeniu ja będę normalnie w kościele grał na etacie, prawda? To wyszło bardzo spontanicznie. Właściwie całego akompaniamentu liturgicznego nauczyłem się samym. Kiedy w wolnych chwilach brałem syntezator i sobie ćwiczyłem te różne akompaniamenty, pieśni i tak dalej, to w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że właściwie ćwiczę jedno i to samo, nic. Ja już potrafię to na tyle, że byłbym w stanie iść do kościoła i zagrać mszę. I od tego momentu dążyłem do tego, żeby któregoś dnia iść, wyjść na chór i po prostu zagrać. Zacząłem się oglądać za parafią, w której mógłbym spróbować, gdzie dostałbym szansę na to, żeby wyjść i zobaczyć, jak to jest. Wyjść i zagrać mszę. Pierwszą mszę zagrałem w wieku 17 lat. Nie było łatwo. Bardzo się wtedy denerwowałem. Zagrałem 30 października 2010 roku. Była to sobota o godzinie 18. Nazajutrz w niedzielę miał być koncert zespołu z gimnazjum. I podczas tego koncertu również miałem grać na tej mszy. I ksiądz proboszcz po tej pierwszej mojej zagranej mszy stwierdził, że jak najbardziej w niedzielę mogę zagrać. Po zagraniu kilku pierwszych mszy zebrałem mnóstwo pochwał od księdza proboszcza, jak również od parafian, którzy byli obecni na mszy świętej. I było to dla mnie bardzo inspirujące. Była to dla mnie zachęta do tego, żeby dalej ćwiczyć i pomyślałem sobie wtedy, że może rzeczywiście, jeżeli spełniłem swoją rolę dostatecznie dobrze tam, na tych mszach, to może po większym zgłębieniu tematu rzeczywiście będzie to miało jakiś większy sens. I zdecydowałem się w związku z tym, że spróbuję swoich sił, będąc w parafii na etacie. Reakcja kolegów była taka, że im organista kojarzył się z jakimś starym dziadkiem, który gra w kościele, a nie z
kilkunastoletnim chłopakiem. Ja byłem zwykle kojarzony ze skrzypcami, z racji tego, że szkołę muzyczną skończyłem na skrzypcach. Przyjeżdżali nieraz z ciekawości na mszę, zobaczyć jak mi idzie. Potem zwykle po mszy stwierdzali, że bardzo im się podobało. Dawało mi to inspirację do dalszego rozwijania się, do dalszych ćwiczeń, do jakiegoś dalszego kształcenia się w tym kierunku. Parę razy na mszy, jak nie skupiłem się dostatecznie dobrze, zdarzyło mi się pomylić parę akordów i wtedy no, ciekawie brzmiały te organy. Ale starałem się nie wyskoczyć z melodii przy śpiewaniu, także myślę, że to śpiewanie jakoś miejscami zagłuszyły te fałszywe akordy w momencie, kiedy się pomyliłem. Ale z czasem tych pomyłek było coraz mniej, bo człowiek nabierał doświadczenia w graniu różnych pieśni, też i w różnych tonacjach. Ze śpiewaniem u mnie było zawsze wszystko w porządku, także śpiewać się nie wstydziłem ani nie bałem. Bardziej chodziło o to, żeby pogodzić ręce, czyli grę na organach, z odpowiednim zaśpiewaniem, ponieważ jak pieśń ma na przykład 6 zwrotek albo i więcej, no to gdzieś tam ze słyszenia z kościoła zna się te pierwsze 2 albo pierwsze 3, ale w momencie, kiedy przychodzi zaśpiewać kolejne, no to wtedy trzeba się bardzo mocno skupić, żeby grać melodię i odpowiednie słowa dopasowywać do melodii, żeby całość się nie rozleciała. Pracy organisty rodziny się nie utrzyma. W obecnych realiach jest traktowana jako zawód dodatkowy. Zawsze jest jakieś inne zajęcie, jakaś inna baza, gdzie mimo wszystko te pieniądze są i większe, i bardziej stabilne. Tak naprawdę da się pogodzić zawód organisty z inną pracą, ze względu na to, że pracuje się od poniedziałku do piątku po 8 godzin, natomiast organista tak naprawdę ma zajęcie w weekendy, w soboty jak są śluby, ewentualnie pogrzeby, no i w niedzielę i święta, wtedy kiedy zakłady pracy nie funkcjonują. Zależy od tego, jak organista umówi się z proboszczem. Jeżeli proboszcz jest wyrozumiały, jeżeli proboszcz, to na pewno się zgodzi na to, żeby mieć organistę, który gra w święta i na mszach okolicznościowych, a w tygodniu idzie do pracy, do zakładu pracy. Jeśli chodzi o kwalifikacje organisty, wszystko zależy od parafii i wszystko zależy od proboszcza. Są proboszczowie, którzy nie wymagają żadnych kwalifikacji, żadnych papierów, tylko przychodzisz na przesłuchanie, siadasz do organów, zagrasz jedną pieśń, proboszcz stwierdza: bardzo ładnie, możesz tutaj u nas grać, zatrudniam cię, jesteś odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Natomiast są proboszczowie, którzy mają bardzo duże wymagania, trzeba im przedłożyć kwalifikacje, trzeba im przedłożyć świadectwo ukończenia jakiejkolwiek szkoły, czy to organistowskiej, czy to muzycznej na organach. No i są też tacy, którzy pomimo przedłożenia takich dokumentów jeszcze wymagają zagrania repertuaru nie tylko z akompaniamentu liturgicznego, ale również z repertuaru klasycznego. Jeżeli Bóg pozwoli, chciałbym dalej grać, ponieważ bardzo mi się to